tej strony Remix. To jest kolejny odcinek z mini revloga. Mam do Was pewne informacje do przekazania. A mianowicie, dwie serie, które się teraz prowadzą, nastąpi zakończenie tych serii, a mianowicie chodzi o Rome Divide et Impera i Europa Universalis. Szybko pokrótce powiem powody Romki. Mocno do mnie nie przemówił. Ciężki dosyć mod jest i przy okazji ta kampania chyba nie jest dosyć dobrze zrobiona, niezbalansowana, bo Rzym tam ma naprawdę przypierdol, mimo że niby na początku ma normalny, to naprawdę tam jest ciężko, po prostu trzeba dobrą strategię tam obrać, ale nie tylko to, po prostu ład publiczny, nie da się go wyzerować i to mnie po prostu już wkurzało. Ta kampania do mnie nie przemówiła, mod również do mnie nie przemówił, strzelcy są niestety słabi. Chociaż nie chcę tutaj krytykować moda, bo ten mod na pewno robił furorę, gdy Roma jeszcze była gówniana, czyli za patchów 5, 6, lecz teraz mamy patcha chyba 16, jak nie wyższe, czy 20 nawet. I teraz Roma jest po prostu genialna i nie trzeba w niej nic zmieniać, żeby było dobrze, więc kampanię z Divide et Impera kończymy. Pojawi się ten odcinek o 16, ostatni. I tym sposobem zakończymy serię z tego moda. Ale nie kończymy na tym Romy. W zamian za to jutro już zobaczycie wtedy nową serię z zwykłej Romy czystej i zagramy sobie wtedy Persją. Jeśli zaś chodzi o Europę, to również jutro się pojawi, dzisiaj się pojawi o 16:00 ostatni odcinek z Europy, czyli koniec już Litwy, a ze względu na to, że wyszedł nowy patch do Europy i popsuł cały save. Po prostu save, który grałem, był jeszcze zmodowany, więc tym bardziej jest niekompatybilny z nowym patchem i wszystko diabli wzięli. Natomiast jest moje pytanie do Was, czy nie chcielibyście wtedy kampanii Szwecją? Postanowiłem sobie grać prywatnie. Na tym modzie właśnie też timeline, czyli że można grać ile się chce. To mi się dobrze nimi gra. Podbiłem już całą Skandynawię prawie. I jest rok 1220 chyba 20. Dlatego moje pytanie do Was, czy chcecie, żebym kontynuował tą kampanię, ale już ją nagrywał? Czy po prostu już nie chcecie w ogóle Europy i koniec, finito i przechodzimy do w sumie niczego więcej, po prostu skupimy się bardziej na Warhammerze i Romce. To by było chyba na tyle. Takie szybkie info, jeszcze później Wam dam nowe info z nowymi informacjami, które do mnie dochodzą. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądać. Także na razie trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Yo!